Witam wszystkich z tej strony Masters of Bricks, a to jest Brick Hall, czyli połączenie mojego sklepu. Będziemy tu nie tylko omawiać, co się znajdzie nowego, ale także różne promocje czy też nowinki, co się będzie działo w najbliższym czasie, bądź już się to stało. No i właśnie Was chcę zachęcić do wejścia, bo jeszcze 6 zamówień zostało do końca, minus 10% na cały asortyment sklepu. No i jak już wiecie, będziemy tu omawiać różne rzeczy związane z moim sklepem. W głównej mierze to, co się znajdzie już niebawem, za chwilę do tego przejdziemy. No i do Was także propozycja, co byście woleli jeszcze, żebym zmienił. Warto także zajrzeć, mi coś doradzić, jak Was bardziej zachęcić, jakie zestawy, minifigurki, co polecacie. Może akurat będę miał to w najbliższym czasie, więc myślę, że będę mógł wtedy Wam zdradzić co nieco. A może chcecie więcej kuponów rabatowych, może tutaj bym rzucał dla Was specjalnie jakieś kupony. Piszcie oczywiście pod tym filmem, co proponujecie, jakie różne czynniki promocyjne. No i miło by było, gdybyście także polecili mój sklep, wtedy by zachęciło możliwe większą ilość osób, więcej wtedy bym mógł Wam zaoferować w moim sklepie. No i może dla takich osób także, które by poleciły i na hasło od kogo są, bym coś może jeszcze dorzucił. Zobaczymy, jakby to się rozwinęło. Najpierw liczę na łapki w górę, jeśli jesteście za jakimiś ciekawymi ofertami, promocjami, kuponami. Wtedy będę wiedział i pomyślimy, co dalej. No ale przejdźmy już, co będzie już niebawem na moim sklepie, bo chyba o to chodzi i na to właśnie czekacie. Zaczniemy może od zestawu, który nie wiem, czy będzie Was najmniej interesował, ale zdecydowałem się, że tu jest kilka ciekawych elementów, a poprzedni z tej serii myślę, że dobrze mi tutaj poszła jego sprzedaż. No i pierwszy z nich to jest seria City, czyli mamy zestaw o numerze 60276. Mamy tutaj 4 minifigurki, dość standardowe, takie miastowe, ale myślę, że one także chętnych znajdą. Ponadto jest sporo elementów do wykorzystania, oczywiście w recenzji więcej o tym powiem. Ale myślę, że ciekawy element to jest ten motocykl, który tutaj widzicie. Zastanowię się, czy go będę oklejał, jeśli nie, to na pewno się znajdzie w moim sklepie. No i mamy tutaj oczywiście tylną część pudełka, ale nie będziemy tutaj recenzować tych zestawów. Kolejny, no to możecie się spodziewać z jakiej serii, bo ostatnio na moim kanale jest jej sporo. Jest to seria Ninjago, jeszcze seria, chyba 12 sezon, jeśli dobrze pamiętam. W cyfrowym świecie sporo minifigurek, jak sami możecie tu zauważyć. Sporo, myślę, ciekawych elementów tu znajdziemy. No i będą fajnym uzupełnieniem tego, co aktualnie się znajduje w moim sklepie. No i seria, którą część z Was chciało, żeby się pojawiła i na kanale, moja pierwsza w sumie na kanale, jeśli chodzi o tą serię. No i o elementy, część się z Was pytała, może nie dokładnie te, ale od czegoś trzeba zacząć. Pierwszy z nich to jest Jurassic World, jest to najmniejszy zestaw z tej ostatniej fali. Mamy tu 2 baby dinozaury, myślę, że szybko znajdą swoich nowych właścicieli, więc warto obserwować, kiedy się one pojawią na sklepie. No a poza tym mamy 2 jeszcze minifigurki, Owena i Henry'ego Wu, więc myślę, że będzie tutaj także zbiór ciekawych elementów, mimo że ten zestaw jest dość mały. No i także dość rzadka seria u mnie na kanale, ale musiałem kilka z tej serii kupić i na pewno nie ostatnich. Piszcie także, co proponujecie. Ja wtedy rozważam takie propozycje i myślę, że z biegiem czasu coś więcej będę mógł Wam zaoferować. No i jest to nowość na ten rok, czyli Kłopoty na Tatooine, zestaw 75299 serii Star Wars. Mamy tu 2 świetne minifigurki, jedna unikatowa, druga, która występowała wcześniej w droższym zestawie. The Child, czyli Grogu, a moim zdaniem jest to Baby Yoda. No i mamy tutaj łowcę Tuskena, który się już pojawiał wcześniej, co prawda, ale jeszcze go w swojej kolekcji nie miałem i trafi do Was właśnie nowych właścicieli, mam nadzieję, już niebawem. No i kolejny, myślę, że troszkę zaskoczenie, bo nie byłem przekonany i nie mówiłem, że ten zestaw się w ogóle pojawi, ale ze względu na minifigurki i stwierdziłem, że sporo fanów Star Wars może przyciągnąć.
no to na pewno jeśli się dobrze sprzedają szybko, no to będzie Star Wars więcej na moim sklepie, na moim kanale także, bo jak wiecie, najpierw je recenzuję, no może nie najpierw, ale na pewno się wtedy pojawiają recenzje tych zestawów, które rozbieram. Na tą chwilę to jest wszystko, 5 zestawów, to wszystko poszło na mój... Znaczy poszło, pójdzie na mój sklep już niebawem, na pewno nie wcześniej niż pojawi się ten film, który teraz widzicie. No i jeśli was klientów przybędzie, takich dostaw i takich właśnie holi będzie więcej, bo u mnie w sumie na kanale dość mało tych holi się pojawiało, bo zazwyczaj to kupowamy jakieś pojedyncze zestawy i mi się nie opłacało po prostu tego nagrywać. Po ostatnim holu wiecie, co się pojawiło, część już się ukazała w formie recenzji, no ale już wszystko pojawiło się na sklepie, więc jeśli którymś elementem, minifigurką byliście zainteresowani, to warto zajrzeć i może akurat was przekonam do ich zakupu. Więc to by było na tyle, może jeszcze w tym miesiącu się ukaże drugi haul, ale to możliwe jest tylko dzięki wam, łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco i widzimy się już niebawem.